Szanowne druhny, drogi duchowie, może na początek kilka słów odnośnie tego, jak minął nam ten 2022 rok. Sprawozdania wszyscy usłyszeliśmy. Ja może podam kilka takich danych, które obrazują, jak ten rok wyglądał. 1484 zdarzenia obsłużone w 2022 roku, w 2021 1132 zdarzenia. Ewidentny wzrost zdarzeń, które musieliśmy wspólnie obsłużyć. Dwa takie weekendy, gdzie ilość tych zdarzeń była bardzo duża, to był 29-31 stycznia 2022 roku, później 19-20 lutego i w pierwszym terminie 92 zdarzenia, w drugim terminie 272 zdarzenia. Są to zdarzenia głównie związane z usuwaniem połamanych konarów, połamanych drzew, usuwaniem i zabezpieczaniem uszkodzonych dachów na budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, budynkach inwentarskich. Także tutaj odnotowujemy bardzo, bardzo duży wzrost i to jest głównie związane właśnie przez to, że przez powiat pomorlicki przechodziły silne wichury. Jeżeli chodzi o udział, o ilość interwencji związana z pożarami rok do roku, czyli 22 do 21, 230 do 165, w 2022 1180 miejscowych zagrożeń, 2021 903 i tu odnotowujemy właśnie ten bardzo duży wzrost. Alarmy fałszywe porównywalnie. Jeżeli chodzi o pożary, w pierwszej połowie 2022 roku na terenie gminy Oborniki odnotowaliśmy również znaczny wzrost. Nie jest żadną tajemnicą, że na terenie gminy Oborniki grasował podpalacz wspólnie z Policją i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Służba Leśna. Udało nam się tą osobę zidentyfikować. Funkcjonariusze Państwowej Straży byli również na okazaniu i potwierdzili faktycznie, że kilkunastokrotnie dojeżdżając do miejsca pożaru, cały czas to był obręb wypalanki, w tym tutaj obrębie ta osoba odjeżdżała, pojawiała się, więc tak to służby zadziałały i powiem szczerze, że po ujęciu tej osoby ilość tych pożarów i tych podpaleń tak naprawdę, bo to wszystko było gaszone w zarodku, nie było żadnych większych rozmiarów, to te pożary po prostu znikły i do takich zdarzeń nie dochodziło. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny tych miejscowych zagrożeń, tego co obsługujemy jako i Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza, to były właśnie silne wiatry, później były zwierzęta, w tym przeważającej liczbie owady błonkoskrzydłe, niezachowanie zasad bezpieczeństwa, ruch środku transportu, wady środku transportu i gwałtowne opady atmosferyczne.